Jagoda chce jeszcze raz zadać mi pytanie. Posłuchajmy. Co to jest kompleks? Słuchaj, Jagódka, to jest tak, kompleks to jest jak uczulenie. Okej. Okay. Uczulenie to jest jakaś substancja, zazwyczaj białko, które powoduje reakcję alergiczną. Rozumiesz? Tak. No, to jest uczulenie, czyli to jest coś, co wszyscy uznają, że to jest normalne, a ta jedna, jedyna osoba nie uznaje tego za normalne. Rozumiesz? Jagódka, rozumiesz? Nie. No więc właśnie, słuchaj, wszyscy uwielbiają ciebie, patrzą na ciebie, jak się ciebie widzi, no to Jagódka. Rozumiesz? A ty dla ciebie nie, bo ty uważasz, że ty jesteś Jagoda. I to jest kompleks, rozumiesz? Kompleks to jest coś takiego, wszystkim się podoba, wszyscy akceptują, a ta jedyna osoba z kompleksem tego nie akceptuje. I na przykład kompleks urody. Kompleks urody polega na tym, że ty się ubierasz tak, że jak popatrzysz w lustro, to jesteś całą zachwycona. Okej. Okay. Natomiast nie zachwycasz się tym, co się podoba facetom, bo nie jesteś facetem. Facet o czym marzy? O czym marzy facet? O pięknej kobiecie. Co kobieta ma pięknego oprócz tego? No, oprócz mózgu. Ma piękny aparat oddechowy. Rozumiesz? I wiele dziewcząt ma kompleks dotyczący aparatu oddechowego. Rozumiesz? To pooddychajmy, no. To pooddychajmy, kochani, tym hasłem, pooddychajcie dziewczyny.